Tłumów w czasie imprezy nie było, jednak ci, którzy zdecydowali się przybyć i popływać w basenach na terenie Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, mogli wolny czas spędzić w rytmach muzyki klubowej serwowanej przez DJ-ów z grupy Bad Analog. Cześć młodzieniaszku, jestem Marek, z Wałbrzycha przyjechałem specjalnie tutaj dla was wszystkich. I jak oceniasz tą imprezę? No na razie jest spokojnie, relaksujemy się w wodzie, odpoczywamy po wczorajszym małym co nieco. Czyli wczoraj, rozumiem, był mały bifor, dzisiaj na razie dochodzimy do siebie i rozumiem, że w miarę rozwijania się imprezy będzie ciekawiej. Będzie ciekawiej na pewno, jeszcze godzinka, dwie i będzie naprawdę spoko. Powiedz, jak masz na imię? Widzę, że tak prężysz pięknie swoje ciało. Prężę i staram się, żeby był dobry klimat. Aha, no to bardzo fajnie. I skąd jesteś, też z Wałbrzycha? Też z Wałbrzycha. Bad Analog Group to grupa młodych DJ-ów z Wałbrzycha, którzy specjalizują się w muzyce klubowej i elektronicznej. W Świdnicy jako organizatorzy zagrali po raz pierwszy. W Świdnicy jesteśmy, no w sumie jako organizatorzy pierwszy raz, ale już zdarzało się grać w Świdnicy. Dlaczego basen? Bo jest fajnie, bo fajna impreza, bo nowe miejsce, już zrobiliśmy w wielu innych miejscach i po prostu następny pomysł. No. Dobra, co gracie? Ja gram akurat Deep House'y i Tech House'y, kolega Michał. Poczekaj, bo masz tutaj coś. Gramy generalnie elektronikę, przede wszystkim techno, tech house'y, drum and bass'y, dubstepy, różnie. Świdnicki basen odkryty bardzo spodobał się DJ-om, którzy podzielili się swoimi pomysłami na ożywienie tego miejsca. A propos basenu, chciałbym tylko powiedzieć władzom Świdnicy, że doszły do mnie słuchy, że chcą wybudować aquapark. Ja proponuję tutaj nie budować aquaparku, tylko odświeżyć ten basen za Niemca tak zwanego, bo naprawdę ma klimat. I wystarczy tylko trochę pieniędzy, małe fundusze i naprawdę będzie mega fajny basen. Warto zaznaczyć, że występy wszystkich DJ-ów były charytatywne dla czystej zabawy i wstęp na imprezę kosztował tyle, co bilet na basen.